Nadal widzimy, że dosyć duży wpływ na statystyki upadłości restrukturyzacji miało wprowadzenie odrębnego prawa restrukturyzacyjnego, jakie zostało dokonane na początku 2016 roku. Rzeczywiście widzimy, że wiele firm zagrożonych trudną sytuacją płynnościową sięga właśnie po te przewidziane prawem rozwiązania restrukturyzacyjne. I ten udział stabilizuje się, ale nadal firmy dosyć chętnie będą sięgały po to rozwiązanie, jeżeli będą właśnie borykały się z dosyć trudną sytuacją. Z drugiej strony oczywiście widzimy, że niestety w pewnych przypadkach jest to, kolokwialnie mówiąc, kupowanie czasu, bo niektóre z firm, wiedząc, że będą musiały ogłosić upadłość, najpierw zgłaszają wniosek o restrukturyzację. Sędzia komisarz, który rozpatruje taki wniosek, nie analizuje go właśnie od strony ekonomicznej, także tak jak wspomniałem, jest to w gruncie rzeczy kupowaniem czasu, a później wiele z firm, które złożyły wnioski o restrukturyzację, mogą się również znaleźć w danych, w statystykach upadłościowych. Jeżeli chodzi o branżę, tu widzimy obecnie dosyć niepokojącą sytuację w branży transportowej i to jest głównie zasługa tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, spowolnienia w strefie euro, czyli naszym głównym kierunku eksportowym. Polskie firmy z branży transportowej są głównie nastawione właśnie na działalność eksportową i one już jako pierwsze odczuły to pogorszenie. Widzimy także, że chociażby producenci mebli czy producenci tworzyw sztucznych, czyli takich, no można powiedzieć, naszych hitów eksportowych, odczuwają także trudniejszą sytuację płynnościową. Tam liczba upadłości restrukturyzacji już obecnie wzrosła dwukrotnie, ale także ten czynnik krajowy, ta strona krajowa nie jest uchroniona przed upadłościami i restrukturyzacjami. Wiele wyzwań, jakie już obecnie są i jakie czeka przed branżą handlową, powoduje, że oczekujemy, że wzrośnie także liczba upadłości i restrukturyzacji w tej branży. Wymieniłbym tutaj chociażby dosyć dużą konkurencję, która nie pozwala na zwiększanie marż. Nie wiadomo, czy zostanie zmieniona ustawa dotycząca zakazu handlu w wybrane niedziele, ale prawdopodobnie będziemy tutaj mieli z dalszym ograniczeniem, jeżeli chodzi o niedziele handlowe w 2020 roku. Możliwe jest wprowadzenie podatku handlowego w najbliższym czasie, jak również także mamy do czynienia ze wzrostem akcyzy w 2020 roku na produkty tytoniowe i alkoholowe. To dla części branży handlowej może być również niekorzystne.